Zagadka. Co łączy zalaną łazienkę, nawiedzoną starszą sąsiadkę i parę gołębi? Zaciekawieni więc zaczynamy. Cześć, ja jestem Friko, to jest kolejny odcinek mojego vloga. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się kilka dni temu, ale żeby ją w pełni zrozumieć, muszę cofnąć się o kilka miesięcy do momentu, w którym się wprowadzałem. Mianowicie, zaraz po wprowadzeniu, przy pierwszym praniu, niestety zdarzyło mi się zalać łazienkę. No i sąsiadka z dołu była trochę wkurzona, ponoć jej tam coś pociekło i zaczęła nas nawiedzać. Ale o dziwo, nie po to, żeby zdobyć jakieś odszkodowanie, jakieś pieniądze, żebyśmy to jej zrobili, ale ponieważ chciała, jak ona to ja, wezwać hydraulika do nas, kiedy może się umówić, więc ona to już uznała za fakt dokonany, że decyzja była podjęta, że kiedy może przyjść do nas ewentualnie hydraulik, ona zapłaci, żeby nam tak rury przerobił, żeby nie szły nad jej mieszkaniem, tylko nad kimś innym, żeby takich sytuacji nie było w przyszłości. My ogólnie studiujemy, pracujemy, zresztą moi współlokatorzy chyba już tylko pracują, ale ja studiuję i pracuję i nas zazwyczaj nie ma od rana do wieczora. A jak już nawet jesteśmy, to ostatnią rzeczą, na jaką mamy ochotę, jest patrzenie kilka godzin hydraulikowi na ręce, jak się bawrzy w rurach, co dla mnie jest w ogóle bez sensu, bo te rury nad czyimś mieszkaniem tak czy inaczej biegnąć będą. Więc dla nas to nie ma żadnej różnicy, bo jak nie ta, to inna sąsiadka będzie przychodziła. Ale więc nauczyliśmy się tą sąsiadkę ignorować i po kilku miesiącach doszło do tego, że w ogóle przestaliśmy reagować na jakiekolwiek pukania. Do nas można się dobijać pół godziny, nikt nie otworzy. Wszyscy znajomi, którzy do nas przychodzą, najpierw się umawiają, że załóżmy, okej, ktoś puka, czwarta, a to pewnie dziś już przyszedł. I tyle. A jeśli ktoś chce przyjść bez zapowiedzi, no to musi zapukać i zadzwonić, bo nikt mu po prostu u nas drzwi nie otworzy, bo takiej sytuacji ta sąsiadka nas doprowadziła. To jest swoją drogą chyba przykład jakiegoś warunkowania z psychologii, ale dobra, mniejsza o większość. Ogólnie sąsiadka jest upierdliwa jak rzut na czterech literach. Ale kilka dni temu właśnie, po trzeciej minucie pukania, tak sobie pomyślałem, że kurde, może dom się pali, może ktoś dom bombę podłożył, nie wiem, skoro tak długo i tak mocno puka, no może się budynek zaraz zawali, a tu sąsiad usilnie próbuje mi tutaj dobudzić, bo chce mi życie uratować czy coś. No i w tej swojej naiwności poszedłem, otworzyłem drzwi. Kara przyszła szybko. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, była to moja ukochana sąsiadka z piętra niżej. Jednakże tym razem miała ona do mnie zupełnie inną sprawę. Ja kilka miesięcy temu, jak się wprowadzałem na swój balkon, bo tutaj nawet chyba widać, mam wyjście na balkon, taki malutki balkonik, 1,5 na 1,5 metra. Ja tam po przeprowadzce nawrzucałem strasznie dużo różnych kartonów, po prostu nie mamy kluczu do sypu na dole. Niestety nie udostępniono nam go, a nie chce mi się zapierniczać ileś tam bloków tylko po to, żeby kartony wyrzucić, więc je tam wrzuciłem. One tam leżały kilka miesięcy, za nich zupełnie zapomniałem. Dopiero ta moja sąsiadka mi o nich przypomniała, bo mówi: panie, weźmy te kartony z przodu, bo tam chyba gołębi gniazdo się zalęgły. A ja skąd pani wie? No bo u mnie o 5 rano tutaj stukają na balkonie, lądują, srają, ja tutaj spać nie mogę, panie. Panie, sprzątnij pan to, bo z policją przyjdę. W ogóle to z policją mnie rozwaliło. Jak powiedziałem, współlokatorom to brechali przez długi czas. Ale sobie myślę, okej, dobra, nie chcę zaczynać wojny sąsiedzkiej. Pójdę i sprzątnę te kartony dla świętego spokoju chociażby. No więc otwieram balkon, patrzę i rzeczywiście było tam gniazdo. Ale w gnieździe było jajko. No i tak nagle zrobiło mi się trochę głupio, bo myślę sobie, gołąb też człowiek. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, nie jestem jakimś wielkim obrońcą zwierząt, ani broń Boże wegetarianinem. Lubię jeść mięso, ale uważam, że zabijanie zwierząt w innym celu niż cele konsumpcyjne jest nienormalne, chore i w ogóle porąbane. Jako że nie miałem ochoty na jajecznicę, to postanowiłem zostawić to jako spokoju, bo niby mógłbym nie znieść to gniazdo gdzieś na drzewo z tym jajkiem, ale to przysiąkłoby moim zapachem wtedy, bo ulica by tego nawet pewnie nie odnalazła, jako by i tak, że tak powiem, umarło, nic by się z niego nie wykluło. Dokładnie jak ta się aborcja. Whatever. Więc postanowiłem, że
nie ruszę tego gniazda, poczekam aż młode się wykluje, aż się opierzy i odleci, wtedy zrobię z tym porządek. Ja nigdy nie myślałem, że będę miał nielegalną farmę gołębi. No, widać, od czegoś trzeba zacząć. Więc nie wiem, jak to dalej potoczy się z moją sąsiadką. Ona nadal usilnie próbuje się do nas dopukać. My usilnie próbujemy ją ignorować. Nie wiem, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś przez te kilka miesięcy tutaj wytrzymać i nie odpuścić. I myślę, kochani, że to by było na tyle. Jak dobrze pójdzie, to za kilka dni, jak już będzie się coś wykluwało, znaczy nie wiem, czy za kilka dni, jak będzie się coś wykluwało, nie mam pojęcia, ile to będzie trwało, to wrzucę może jakieś zdjęcie nawet na Facebooka, żeby pokazać wam, jak to pisklę wygląda. I okej, okay, ja wiem, że gołąb to jest mi taki pasożyt miejski. Ja wiem, że no, każdy, kto mieszka w jakimś mieście, to wie, że one tam chodzą, nie boją się ludzi, srają na chodniki, tylko tak się kiwają, jakby chciał powiedzieć: ty, kierowniku, daj ziarno. No ale, no, jak mówię, gołąb też człowiek, znaczy nie człowiek, znaczy wiadomo, o co chodzi. Ja mam ogólnie jakieś takie poszanowanie do zwierząt, lubię zwierzęta i te gołębie osobiście nie przeszkadzają. Jak sąsiadce, jak mojej sąsiadce przeszkadza, no to jej już jest problem, niech postawi stracha na wróble, znaczy na gołębie, na balkonie i tyle. No dobrze, kochani, na dzisiaj to by było na tyle. A ja was zapraszam na mój kanał o troszeczkę późniejszej porze, ponieważ jeszcze dzisiaj będzie kilka odcinków kapitalnego grania. Pozdrawiam, na razie!